Część trzecia. Zatem kompulsja, jaką ma Salvi, to paranoja. Wendy, twoją kompulsją natomiast również jest paranoja. Ten klub, te osoby, te miejsce, taki natłok informacji, tyle się dzieje. Tutaj z twoimi stwórczyniami, jakieś dzikie koty, jakieś układy, wszystko, Boże, komu tu ufać? Co tu chodzi? Wszystko jest tak niespójne. Dzieje się za dużo. Jesteście teraz wszyscy w szatniach. Już. Salvi, muszę stąd wyjść. Tu jest za dużo. Sekundkę. Poza Mateuszem, bo tobie się udało pożywić. Pożywiłeś się na... Kim? Sądzę, że wybrałem jakąś bardziej samotną... Młodszą panią. Mamuśkę. Nie! Ej, wiesz co? Czy jest tu nadal ta... Albo nie. Dobra, nieważne. Kto? Chciałem się zapytać o tej, co Nikita z niej pił, ale... Szukam po prostu jakiejś samotnej kobiety. Okay. W moim wieku mniej więcej, nie? No dobrze, znalazłeś, wszystko się udało. Na spokojnie tam. Zalizuję. Mhm. No i jeśli załatwiłem swoją sprawę, to wychodzę. Dobrze, schodzisz do szatni i widzisz w dziwnym emocjonalnym stanie Salviego i Wendy. Ponieważ szybciej... Ja... Ubiorę ich, Nikita! Ja się przebieram, po prostu trząsąc się jak najszybciej, te spodnie zdejmuję i wkładam normalne. Wendy już też nawet nie idzie do łazienki, po prostu zaczyna się przebierać tu, gdzie jest. Jak ją trochę zasłaniam, żeby nie było później, że mnie Mikołaj nie musiał zabijać. Wendy to robi tak bardzo w pośpiechu, bardzo w pośpiechu. Na miłość wszystkiego, co święte. Co wy robicie? Co wy... Muszę stąd wyjść. Do dużego kutasa zobaczyliście, czy o chuj chodzi? Nie mów tak znikąd, kurwa, Mateusz. Zresztą, co ty byś wiedział? Uderzyłeś dzisiaj Nikitę, co? Mnie też jeszcze chcesz coś zrobić, kurwa? Nie chcę cię uderzyć, tylko mówię, że zachowujecie się tak samo jak Nikita w samochodzie. Nie wiem, komu mówię. Kaszan się bardziej wkurwiał. No, coś masz do mnie? A, do ciebie to mam bardzo wiele, drogi. Chciałem być przyjacielu, ale to trochę mocne słowa. Jak Wendy już się przebierze, to wychodzi natychmiast. Salvi również. Jakby bierze swoje rzeczy i wypada. Ja się po prostu przebieram w normalnym tempie. Okej, okay, czyli znaczy, że jestem sam w szatni z Mateuszem? Tak. Tak, jeszcze jedno pytanie. Czy wy mieliście jakikolwiek punkt Mateuszu oraz Nikito, punkt siły woli, który mogliście odnowić? Nie. A, no niestety. Dobra. To jesteście razem. Oni wybiegli, zachowują się paranoicznie. Chciałem po prostu do niego podejść, złapać za ramię. Słuchaj, no. Śmiecham się do niego takim... W tym mieście byłem, kurwa, trochę dłużej niż ty. Jeśli nie chcesz, kurwa, stracić przewodnika, a jeśli będę chciał, to Wendy też nie będzie, kurwa, z tobą chodzić, to lepiej, kurwa, ogarnij to, co masz do mnie. Chyba, że chcesz przekonać się, za co brudzasz są sławni. Ryu, zluzuj. Wymskło się. Zdarza się. Przesadziłeś wtedy, ja przesadziłem teraz. Jesteśmy kwita. Tego klepie po buźce. Wszystko git? Zawiozę cię nawet na mieszkanie, czy gdzie tam chcesz. Nawet nie wezmę za wachę? To dość sporo, nie uważasz? No bo jak tam się bawiłeś? Nikita, rzuć proszę na opanowanie oraz intuicję. Cztery kości będą. Okej. Okay. To będzie Messi nawet. Bardzo szybko się uspokajasz. Jakby wszystko się minęło. Cały ten gniew, uspokoiłeś się tak momentalnie, jak na pstryknięcie palcem. Jakby ktoś słuchał mnie. Jakby ktoś stał obok, to byś miał wrażenie, że ktoś na ciebie dyscypliny użył. Ale teraz? Nie, to przecież to Mateusz jest. Słuchaj, wiesz, masz chyba rację.
Oboje czasem każdemu się zdarzy trochę zwariować. Z mojej strony też kurwa nie jestem święty. Zapomnijmy o tym. Nieważne. Widzisz, wyluzowałeś się i można, Nikita? Można. No jasne, że można, no. No, a jak tam z twoją? Tam widziałem... Słyszycie tam, wiecie, z podwórka krzyczącego Salviego i Wendy w pełnym amoku. Jezu, co oni tam robią? Mam nadzieję, że Mikołaj nie będzie musiał zabić Salviego. Tak, miejmy nadzieję, może już dojdźmy do nich. No, lepiej nie dochodźmy nigdzie, ani z nikim. Masz rację, zły wybór słów. Wstrasza w takim miejscu, nieprawdaż? Tak, masz rację, masz rację. Dobra, przebieram się po prostu dalej. Nie wiem, może coś tak gniewałem w sumie. Dobra. Ubieram się. Ja też się ubieram, jak się ubiorę, to po prostu wychodzę. Idę do samochodu. Oni tam nadal krzyczą na tym parkingu. A co z nimi? A co z nimi robicie? Bo oni... nadal są jakby... Ja bym chciał podejść do Wendy. Już wyszliśmy. Wszystko w porządku? Nic nie jest w porządku, niczego nie rozumiesz! Jak zawsze jesteś ślepy na to, co cię otacza. To mi wytłumacz. Nadchodzi. No widzisz. Nadchodzą. Quajin. Quajin? Quajin nadchodzą. Spotkałam moje stwórczynie, Nikita. Co? To chyba... źle mówiłaś, że jesteś... Nie wiem, nie byłam na nie zła. Chciałam je zabić, ale minęło za dużo czasu. Zepsuły mi wszystko. Wszystkie moje plany, które miała. Czy widziły cię jakoś teraz? Co? Jak przebiegła ta rozmowa? No nie wiem, jak przebiegała. No dobrze przebiegła, nie wiem. Mój próbował mnie zajebać. No mój nie. Moje nie. Mam dwie kurczynie. Bliźniaczki. Co Mateusz? Mam pytanie, czy jak napiłem się z tej osoby w klubie, czy ona była pod wpływem czegoś? Alkoholu w sumie. Czyli zmienia się mój... A właśnie pytanie, czy zmienia się mój rezonans? Miałeś flegmatyczny, dobrze tak, pamiętam? Tak, flegmatyczny. To sekundę, sprawdzę dla pewności. Tak, na sangwiniczny się zmienia, więc możesz albo do magii krwi, albo do prezencji dodać kość. Niestety nie posiadasz chyba bojoga. Nie, mam prezencję. A, masz prezencję, no tak, racja. To do prezencji teraz będzie kostka. No reszta, no niestety, to nie jest wasz typ żywienia, to też żadnego rezonansu z tego nie dostajecie. No i ja tracę swój rezonans przez to, prawda? Tak, jeżeli mieliście do tej pory, to... Dobra. Pakować się do samochodu Ferajna, co wy tak wyglądacie, jakby zaraz miał się skończyć świat, albo cholera wie. Wszyscy zginiemy, ty tego nie rozumiesz. Salvi gdzieś tam się trzęsie pod murkiem stojąc. Gdzie kurwa nie wsiadam, nie, jeszcze mnie wywierzysz na chuj wie gdzie. Pewnie tam do tego sabatu, kurwa. Boże, on tam szczaczy, co on tam robi? Coś ma mrocze pod nosem. Salvi! Salvi po prostu odwraca się w drugą stronę. Czy... Dobra, nie. Co? Nie, nie rozumiesz, że... Nikita. Wszyscy zginiemy. Wendy. Kiedyś bym powiedział, że... Współpracownica Nikity. Pamiętasz? Podejrzana. Pamiętam. Salvi z jakimś wojskiem. Może Inkwizycja jest wojskiem. A ten Mateusz... tylko by fajnie przełożył. Muszę pobyć sama. Widziałaś, żeby kiedyś Mateusz fajnie przekładał? Nie widziałam. O właśnie, a Mateusze powinni przekładać fajnie. W sumie to masz rację. On jest podejrzany. Wszyscy jesteście podejrzani. Co? Jezu, znowu co? To jest coś, co, nie wiem, może u nas we Wrocławiu nie występowało, a tu jest, żeby wszyscy jakąś macie pieprzoną paranoję. Wybacz, Nikita, Wendy i Salvi, ale no kurwa. Czemu nie przekładasz wajchy?
Przykładam wajchę biegów. Nie taką wajchę. No jaką? Czy ty właśnie się zapytałeś, dlaczego nie jestem gejem? Mateusze powinni przekładać wajchy. Dziwny stereotyp. Podchodzę do Salviego. Salvi tam gdzieś po prostu patrzy w podło, w chodnik. Salvi, ten Nikita ma jakieś powiązanie z sabotem. Może on coś kombinuje? Myślisz, że jest sprawiedliwy? Nie wydaje się. Wygląda najgorzej z nas wszystkich, widać po jego oczach. Nikt nie wie, jakie licho w nim drzemie. Tak. Teraz już na pewno widzę, że ty nie lubisz takich klubów. Słuchaj. Cicho, nie mów do mnie. Jeszcze... Nie chcę cię słuchać. Kurwa, coś jeszcze mi powiesz. Namówisz mnie do jakichś głupot. Nie chcę. Czy ktoś jest wokół nas oprócz... Nie, bo wy wszyscy bardzo wcześnie imprezę w sumie opuszczacie w stosunku do innych. Okej, to w takim razie użyję niewidzialnej obecności i sobie odejdę od nich. Ja myślę, że Salvi też jakby zaniepokojony tym, że Nikita do niego podszedł, będzie szedł trochę dalej, oprzeć się gdzieś o murek dalszy. Godzina. Która godzina? 1:40. Ja wiem, że mamy jeszcze dużo czasu do... Gdzie jest Wendy? No Boże, czy ona znowu znikła? Wendy! Chodź, mam... coś dla ciebie. Banana? Co może chcieć Wendy? No, Mikołaj do mnie dzwonił! Dobra, to też nie działa. Mateusz, możesz rzuć na manipulację i przebiegłość. Okej. I to są 3 sukcesy. To zostawię do oceny Wendy. Czy to wystarczająco? Tak niestandardowo. Okej, niech będzie. To w takim razie podchodzę do niego, dalej jestem niewidzialna. I szepczę. Co chciał? Ja pierdolę! Kurwa! Nie przyzwyczaję się do tego. Co? Kto to chciał? Miki. A, Mikołaj. Prosiłem cię pozdrowić, ale niestety poszedł robić coś, gotować te swoje tam... I poprosił cię, żebyś się uspokoiła, bo wszystko jest w porządku i naprawdę wszystko będzie dobrze. Powiedział, że cię kocham. Kłamiesz. Nie kłamię. Czego miałbym kłamać? Patrzę na to, jak Mateusz rozmawia z powietrzem. Stara się, ale słyszy głos Wendy, więc domyśla się coś. Nie, bo Wendy szepcze. Aha, dobra, nie słyszy. Wpada na pewien pomysł. Próbuję na twoim telefonie nakierować kamerę na nich. Zobaczyć, czy to jakoś zadziała. Ku twojemu zdziwieniu działa. Wyłączam. Ale masz 7% baterii. No. Wyłączam go szybko, chowam do kieszeni. Notuję sobie w głowie, żeby później powiedzieć o tym Wendy. Tak wyłączasz, czy po prostu... Blokujesz ekran? Blokuję i włączam tryb oszczędzania energii. Dobrze. Wendy, a chcesz zagrać w Candy Crush? Tak, ale potrzebuję monety. Okej, wyciągam z portfela jakąś monetę? Biorę od niego, co automatycznie sprawia, że się pojawią. O, już jesteś. Twoja kompulsja się kończy, Salvi też trochę... Przebyliście tutaj, to jest w miarę spokojnie poza klubem, więc wasze kompulsje się kończą. Wendy, możesz sobie odnowić punkt siły woli, Salvi, ty chyba nie masz za bardzo możliwości, prawda? No, nie. Dobra.
Salvi tak głęboko oddychając, starając się ogarnąć, po prostu wraca w stronę swoich kolegów, że tak powiem. Ta moneta zadecyduje, czy jadę z wami na tą misję, czy nie. Orzeł jadę, reszka nie jadę. Najlepsze z 7. Chciałem podejść do nich. Sorry, nie wiem, co we mnie wstąpiło. Czemu nie jesteś, Wendy, taka... Albo czemu jesteś taka niechętna do to wszystko? Reszka. Czekaj, ile razy rzucasz? Orzeł. Do 7. Aha, najlepszy z 7. Reszka. No, reszka. Już nie mamy szans na wygraną. Już jest 4, reszka będzie... Reszka. Orzeł. Ile już rzuciłam? 7. 5 tak? razy reszka, 2 razy orzeł. 5 reszek. Orzeł, to miałam nie jechać czy jechać? Nie jechać. Orzeł, nie jechać. To wypadła reszka, to jadę. Na to wygląda. Na to wygląda, super. Tak ją pacam po głowie. To Wendy wsiada do samochodu. Ja biorę swój telefon i wsiadając do samochodu wykręcam numer do Amadeusza. Wyrywam mu telefon. Ej, Wendy. Rozłączam połączenie. Nie wolno ufać technologii. No ale muszę jakoś do niego zadzwonić. Spokrewniony czuwa nad nim. Też o tym mówisz, Wendy. Ale oddaj mi telefon. To mamy list mu wysłać. Tak, wyślij list. Wiesz, że ciebie widać na... Jak się nakierujesz na ciebie aparat? Tak, wiem, widać mnie w technologii. Okay. Wendy... Ale pracuję nad tym, jestem już bardzo blisko do sprawienia, żeby nie było mnie widać. Wendy, oddaj mi proszę telefon. Tak, Mikołaj mi w tym pomagał. Co? Nie, oddaj nie mi proszę. Nie oddam ci telefonu. Mateusz, ty umiesz z nią dobrze rozmawiać. Powiedz jej. Wendy? Sprawdź w telefonie Salviego, czy nie ma jakiejś gry. Jeśli ma, to możesz zacząć grać. Jeśli nie, to proszę oddaj mu. Sprawdzam, czy ma grę. Nie ma gier. To instaluję mu grę. No. Wyłączone dane. To włączam. Nie ma internetu. Dobra. Gdzie mam jechać, moi drodzy? Miałem zadzwonić do Amadeusza. Wendy, oddaj telefon. Nie, proszę nie rozumiesz, że nie wolno dzwonić. Próbuję jej zabrać nie telefon ufaj. Po prostu. Nie dam ci. Dawaj. Nie, odejdź. Nie wolno. Ale muszę się jakoś z nim kontaktować. No to już tak patrzysz przed siebie z taką miną takiej trochę... takiej matki, która nie wie, co zrobić, jak jej dzieci się kłócą. Salvi. Przestań, Wendy. Bo wyrzucę przez okno. To nie zagrasz w grę. I tak nie zagram. Mam Mateusza telefon. No to oddaj mi mój. Proszę cię, Wendy. Wendy otwiera okno. Wendy, nawet o tym nie myśl. Salvi, wiesz, że stoimy w miejscu, możesz po prostu po niego wyjść. Jak go wyrzuci. Chyba, że się rozbije, no to wtedy chujnie. Wendy, no właśnie, to jest asfalt, a to jest stary telefon. Wendy. Jaki to jest telefon? To jest Xiaomi Redmi Note. Alcatel. Wymieniałeś już właściwie telefon? Nie. Czy to jest twój za życia? Nie wymieniałeś? Wyrzucam. Boże. Nie! Sorry, lubi się powtarzać. Wychodzę z samochodu i idę po niego. Patrzysz. Zbity od boku. Trochę, wiesz, rozmyły się kolory tam, gdzie godzina jest. Podnoszę i sprawdzam, czy działa dotyk. Jakieś chińskie znaki się wyświetliły na ekranie. Gungi! Dajcio! Set gut ta chindekar. Próbuję go zresetować i wracam do samochodu. Salvi, musisz wymienić telefon. To mi daj na niego pieniądze, kurw, Wendy. Nikita ci opłaci. Nie, nie będę od was brał pieniędzy. Na pewno jedziemy dzisiaj do tej kobyłki. Gdzie? Najpierw musimy do Amadeusza. Jakiegoś konia mamy pojechać? Kobyłka. To jest to miejsce, gdzie mamy jechać. Od tego klubu do kobyłki, jak sprawdzacie na GPS-ie, macie 10 minut drogi. Oczywiście samochodem, nie pieszo.
Jest blisko, ale mamy... Ale w drodze to by się przydała ci broń. Właśnie może dlatego chcę się skontaktować z Amadeuszem. A pierdolisz jakieś... No jedźmy. Jedźmy, Mateusz, no daj gazu. Ale Wendy, ja stoję, jak mogę dać gazu? Nawet samochód nie jest odpalony. Driftuj. Nikito, zadzwoń do Amadeusza. Ale gdzie mam jechać? Czy coś jeszcze dla nas ma? No do kobyłki. Wendy ci pokazuje adres. A. No nie, ale kobyłka to jest listowość. Mateusz, kurwa. To hamuje. Jedziemy, no. Wendy, proszę cię. Stój. Potrzebujemy broni. O Boże, masz magię. Ja mam broń. A ja nie. A ja mam nóż. Nikito, dzwoń proszę do Amadeusza. Jest twój telefon. Biorę mu telefon. Wendy, do Amadeusza można zadzwonić. Nie! Chcesz, żeby Enigma znowu wybuchnął twój telefon? Ty nim też mam wrócić? Kurwa, mać Wendy, błagam Wendy, to cię. Mogłabyś się z nim skontaktować nie przez telefon? Może masz jakiegoś gołębia pod ręką, czy może tak myślowo? A myślowo umiem. Skontaktuj się z nim. Okay, to ty się skontaktuj z myślowo, a ja dam mu sygnały dymne, dobra? Nie. Kontaktuję się myślowo z Amadeuszem. Okej, okay, proszę. Ja mówię tam cicho do Nikity, wyjdź z samochodu i po prostu zadzwoń. Zabrała mi telefon. Nie będę jej siłą zabierał. Wendy. Tak? Rzuć na swoją siłę w woli oraz determinację, by to zrobić. Wymagane sukcesy 10. Ty kurwa zdziwisz. No, trochę za mało. Połowa za nami. Cztery. Pięć. Niestety to połączenie nie może zostać zrealizowane. Jest zajęty. Mateusz, czy ty masz numer do Amadeusza? Mam, ale jeśli mam być szczerze, sobie boję się wyciągnąć telefon. No kurwa, co ma się stać? Patrzę na Wendy. Czujesz tam szkło na swojej ręce, Salvi. Ale to z telefonu w sensie? Tak. Kurwa mać. No. Wendy, daj mi mój telefon. Wyjmuję to szkło z siebie. Nikita, twojego telefonu nawet nie muszę wyrzucać. Wystarczy, że skontaktuję się z supportem. Myślisz, że kto mi odpowie? Enigma chętnie ze mną porozmawia z twojego telefonu. Mamy na to czasu, telefon. Zadzwońmy po prostu do Amadeusza. Dowiedzmy się, co mamy. A dobra, róbcie, co chcecie. Mam nadzieję, że wybuchnie ci przy twarzy. Rzucam mu telefon. Łapię. Nagle przycisnąłeś przez przypadek. Jest jakieś wybieranie do supportu. Ja pierdolę. Spróbuję się rozłączyć jak najszybciej. Halo? Rozłączyć się jak najszybciej. Halo? Tu Nikita! No Nikita, siema. Cześć. Co tam? W porzo. Coś nie tak z oprogramowaniem? Nie, przypadkowo się połączyłem. Proszę o wybaczenie. Na to spoko. No, do widzenia. No siema. Klikam rozłącz. To nie był Enigma. Ale posyłam Wendy swoje najzimniejsze spojrzenie, jakie mogę. Czemu ci tak bardzo zależy, żeby Enigma zdetonował swój taktyczny ładunek przy mojej mordzie? Co? Nie zależy mi na tym. Tak to brzmiało. No miłość boską, gdzie ja mam jechać? No Aureliu... Poczekamy. Amadeusza. O, do Aureliusza? Tak, ja chętnie pojadę. Do Amadeusza. Czekaj, nie, jedź na Modlińską 199A. Dobra, teraz umieram. Co? Gdzie ty jedziesz? No, nigdzie nie jadę, stoję. Bołowanie. Jedź na Modlińską 199A. A co tam jest, Wendy? Nasz cel. Nie, wcale nie. Nikito, błagam cię już, zadzwoń do Amadeusza. To nie było... Wendy, to nie było 96A? Tracę siłę, proszę nie. Was, obydwóch. Dobra, ja jadę do Amadeusza, znam już ten adres, jadę tam.
pierdolę. Nikita, ten adres coś ci mówi w sumie. Tak, ja zdecydowanie wiem, o jaki adres chodzi. Modlińska jest końcówką A, ale mi się wydaje, że to było 96A. Nie. Właściwie to jest inne miejsce. To jedziemy do tego Amadeusza. Okay, jedziemy do Amadeusza. O czym Wendy mówiła? Jeżeli dobrze pamiętam, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, to była ulica, na której twoi rodzice mieszkają, prawda? Czy nie? Wendy. Czy to był randomowy? To był ten. To rodzice, tak? Okej. No to Nikita raczej powinien wiedzieć. Ten adres pojawił mi się w głowie. Czuję, że dostaję wibracje od żaby mądrości. Nikita wysyła Wendy kolejne zimne spojrzenie. Wendy, ale masz dzisiaj dobre poczucie humoru. Pośmiejmy się z tego wspaniałego żartu razem, bo ten adres jest niezłym żartem. Dobra, pierdu pasy zapinaj, nie będę płacił za manę, nas policja złapie. Zapinam policja pasy. Nas nie złapie. Oj. Nie ma masz tyle koni w tym samochodzie, żeby nas policja nie złapała. Zapinam pasy. Zatrzymać, ale no w sumie to jest policja. Po prostu jedźmy, kurwa, do Amadeusza. Jedziemy przecież. A psy zabić to tak średnio. Hej, a Korneliusz to cię nie okradł przypadkiem? Chciałem się z nim skontaktować. A nie, przegrałeś w karty. Czekaj, co? No bo spotkał Korneliusza. Ten ziomek, co go jebał w karty? Tak, przy wejściu był Korneliusz. Wiesz co, Tarkowski, ja cię kiedyś nauczę grać w karty. Trochę umiem w pokiera grać, także powinno nie być aż tak źle. Sobie to z chęcią z tobą zagram. Grasz w coś jeszcze? Nie, ja cię nauczę, a nie ze mną zagrasz. No chyba, że chcesz stracić pieniądze, to wtedy spoko. Tak, zagraj z nim o pieniądze. Nikita jest bardzo dobry. Jestem zajebisty. Dobrze, gdzie jedziecie w takim razie? Bo do Amadeusza. Dobrze, dojechaliście. Okay. Próbuję wejść do kancelarii jego. Ja siedzę w samochodzie. A nie, on miał mi safe załatwić. To też tam idę. Dobrze, czyli tylko Salvi idzie, tak? No nie, Mateusz... no ja też idę, bo on miał mi safe załatwić. A, jasne. To jak oni wszyscy poszli, to się rozwalam na tylnym siedzeniu. Czujesz się obserwowany, Nikita? Próbuję dyskretnie się rozejrzeć. Wendy siedzi w samochodzie. Ale to nie od Wendy. Czyli nie, to Wendy się gapi na ciebie. Wracając. Pukacie, słyszycie? Nie ma mnie dla nikogo? No ale pan jest. Słychać. Co tam? My. Kurwa, kto to jest my? Salvi Mateusz. A, dobra, to wejdźcie. To jednak pan jest. Drzwi. Podchodzimy. No, akurat się pojawiłem. Siemacie. Siema. Amadeusz w swoim garniturze takim granatowym w paski trochę. Z mniej świeżymi włosami niż zazwyczaj. Cześć, co was sprowadza? Spotkaliśmy się z Doną, no i miałeś się z nami skontaktować odnośnie jakichś większych informacji. Jakich kurwa większych informacji? Czy on potrafi mówić jak człowiek? Ja pierdo... Panie Amadeuszu, ja tu przyszedłem, bo... Chciałem safe. Spoko, jest już. Pancerny. O, to można go wziąć? Mhm, na plecy. A jakiś wózek może? Ty, ale nie określiłeś mi w sumie, jakiej wielkości chcesz ten safe. Więc kupiłem taki średni. No i bardzo dobrze. Myślisz, że rozliczaliśmy za to? Nie. Okej. Okay. To będzie 500 zł. A. Sprawdzę, czy mam tyle przy sobie. Tak, mam 800 zł w kieszeni, więc daję mu po prostu pół tysiaka. No dzięki. A tam jest. Więc przeniesiesz sobie? Trochę jebany ciężki jest, nie powiem. Próbuję podnieść. Rzuć na siłę i swoją
Atletykę? Atletykę definitywnie, no. No okej. Okay. Może się uda. Pytanie, kompulsja. Dwa sukcesy. Wystarczy. Trochę ciężki, ale ten... Salvi, jakie informacje chcesz? Powiem najbardziej wprost, jak się da. Czy załatwisz nam broń i czy wiesz, czego możemy się tam spodziewać? Zapierdalaj do Brutusa, jak chcesz broń. Czy ja ci wyglądam jak osiedlowy sklepikarz Glocków? Jestem prawie legalnym biznesmenem. Bardzo dobre stwierdzenie prawie. Dobra, to jadę do Brutusa i jadę załatwić sprawę. Rozjebcie ich wszystkich. Mhm. Okej, okay, na razie. Kurwa, co ty masz taką minę? Powinien się trochę cieszyć. Więcej życia. Ukłaniam mu się tak teatralnie. Do zobaczenia. Kiwa przecząco głową. Nieśmiertelność, nie potraficie korzystać. Krzyczę za wami. Ja tam krzyczę przed samochodem. Kurwa, Nikita, otwórz bagażnik. Ja podchodzę i ci otwieram po prostu. To wkładam ten safe do bagażnika. Ci się mieści? Właśnie, jak duży jest ten safe? Pytanie. Większy. Znaczy, dobrze, da się jakoś tam domknąć klapę, ale tam musiałeś poprzesuwać w ogóle. Jakiej on jest wielkości, kurde? Powiedziałbym tak 60 szerokości, 80 wysokości. Okej. Okay. Dobra. Upchnie się, należąco go. No właśnie. A jak nie, to bym fotele złożył z tyłu i po prostu go wcisnął dalej. No ale wy i tak jesteście z tą gitarą cholerną. Jakbyś złożył fotele z tyłu, jak oni siedzą z tyłu? To mnie to obchodzi, żeby siedzieć ci z tyłu. Typowe. Mówię tak o Radek, nie jak Mateusz. Będziecie z tą gitarą odwrotnie jak Antonio Banderas. Wszyscy będą oczekiwać, że wyjmiecie broń z futerała, tu gitara. Jedziemy do Brutusa po broń. Kurwa, znowu. Czy my możemy odstawić tą gitarę? Na chuj mnie ta gitara w tym samochodzie? Ale komu no, ale... chcesz ją odstawić? A kogo jest, Wendy? No twoja. No ale nie mam domu. O Boże, no tak, twój dom jest nawiedzony. Nie mamy czasu jeździć po domach od nas stawiać rzeczy. No chyba, że mnie... Chyba, że mnie odwieziecie. Kurwa, ja nie będę... O Boże, będę szedł do pracy w tych ubraniach. Możemy się odwieźć do Maceusza? Nikita, dostajesz SMS-a. Ty ma Mikołaja? Możemy chyba. Nie wiem, czy jest w domu. Mówiłeś, że z nim rozmawiałeś, ale kłamałeś. Nie kłamałem. Kłamałeś. Ja nie kłamię, ja oszczędnie gospodaruję prawdą. Nie powiedziałby, że mnie kocha. Dostajesz SMS-a od Zofii. Nikita, wszystko okej? Okay? Nie odpowiadam na niego w tym momencie. Twoja luba? Mówię tak do ucha Nikity. Nie, ale... Nie, no, wszyscy to drugie półki znajdą, ja chyba też muszę. O ej, tak. Ja też tu jestem dalej. No z tobą przecież nie będę się już... Nie, a właściwie to odpisuję jej. Trzecia w nocy? Która jest godzina? Pojechaliście pół godziny... No, w sumie druga, 4:30. Druga w nocy? Dwa znaki zapytania. U ciebie wszystko ok? Odpisuję, martwię się, dawno cię nie było. Odpisuję tak natychmiast? No tam z przerwą paru sekund. Możesz wpaść? Znaczy, mogę wpaść. Nikita po prostu bardzo zastanawia się na tym, co napisać i przez to cały czas kasuje wiadomości, które... Mogę wpaść, zobaczyć, że wszystko w porządku. Tak. Możesz do mnie wpaść. Ja chcę czytać to przez ramię. Jutro? 17? Dopisuję jeszcze. Czemu byłeś w tych okularach w wywiadzie? O, a propos tych okularów, Nikita, sporo memów powstało. W tym z jakieś trzy moje. Nawet nie chcę ten... mam problem z oczami. Nie uważam ich za takie same, jak kiedyś były.
Smuci mnie to. Co masz na myśli? Odpisuję ci. Ktoś mi powiedział, że oddają na szczurze i są przekrwione i w ogóle okropnie wyglądają. Nikita, zawsze masz szczurze oczy. Mam 3%, co chwilę mi padnie bateria. Nie martw się, jeśli nie będę odpisywał. To widzimy się jutro o 17? O której jest jutro zachód? Ja się sprawdzam? A daj mi sprawdzić. O 15.46 będzie zachód. Więc tak ciężko będzie. Lepiej by było ci na 18. Słuchaj, a 18? Okej. Okay. Super. Nie mogę się doczekać. Wysyłam. Przyjdź do mnie do domu. Uśmiechnięte. Uśmiechnięte emoji. Dobrze, co dalej robicie? Jedziemy do Brutusa po broń. Czy wy znacie adres w ogóle jego? Tak, to jest... Kill House na trakcie lubelskim. Któryś z was ma gotówkę przy sobie? 300 zł. Ja mam trochę. Oddam oczywiście, jak już zdobędę. W ogóle musimy się trochę, osoby z tyłu muszą się trochę nachylić do przodu, bo mam za bardzo przeciążenie na bagażniku, żebyśmy nie ryrali zaraz kurwa spodem o asfalt. Jesteście pewni, że powinnam jechać? Ja się za bardzo nie znam tam. Przydasz się, uwierz mi, jeśli umiesz być rzeczywiście niewidzialna, wystarczy, że zobaczysz, co się dzieje i wrócisz, powiesz nam i będziesz sobie resztę czasu siedziała grzecznie w samochodzie. Nic więcej nie będziesz musiała zrobić. Ale nuda. A po wóz albo przewóz, no. No chyba, że chcesz przyłożyć palec do śmierci kilku spokrewnionych. Nie mów tego do mnie nawet. Nie. No to widzisz, nie musisz. Ale musisz nam zrobić rozpoznanie, potrafisz być niewidzialna. Możesz przejść i zobaczyć. O tym właśnie mówiłem. Poradzicie sobie bez mnie. To jadę tam, gdzie mam jechać. O, żebym kupił nowy samochód? To nie jest chyba głupi pomysł, co? Jak masz pieniądze, to czemu nie? Tak to... Patrząc na to, że jedziemy tu czwórką, to bym jakiegoś rodzinnego suwa musiał kupić. A nie lepiej było ci mieszkanie lepsze? I fotelik dla niektórych. A nie chciałbyś lepszego mieszkania? No to twoja Havira to nie jest najlepiej wyposażona. Słuchaj, za 100 tysięcy jestem w stanie sobie kupić średni samochód i średnie mieszkanie. No, wynająć średnie mieszkanie. Raczej nie kupić. Dobrze. Dojeżdżacie do Kill House'u. Atmosfera definitywnie jest ciekawa, ponieważ widzicie wokół takiego... wokół hangaru. Tak, jak się trzyma towary. Widzicie tutaj opony, porzucone auto, ze sklejki zbudowane takie pseudodomek, takie wiadomo. Tutaj na pewno dużo osób się strzelało w pinballu, bo widać farbę tu i ówdzie. Delikatne światło z lamp oświetla jeszcze trochę to miejsce. Natomiast okolica jest dosyć pusta, to znaczy... W okolicy od Kill House'u nie ma zbyt wielu domów. Jest stacja Orlena, bardzo blisko od Kill House'u, jeżeli was to ciekawi. Jak mówię, duży tor przeszkód, duży hangar, parę kontenerów. No, to jesteśmy na miejscu, najwidoczniej. Pójdziemy, chodźmy. Idź przodem, tego znasz najlepiej. Wendy, też idziesz? Nie, bawcie się. Nie, ja też nie idę, pokój.
No, a, to dobrze. Ty chyba nigdy też nie byłem też... zwolennikiem broni palnej. Rozumiem. Mogę ci pożyczyć nóż. Raczej z tego co wiem, nie będziemy używać palnej. O, nóż to jest świetna opcja. Chodź, Mateusz, na wszelki wypadek. Gdzie nie, w sensie, no, jak on nie chce, to nie będziemy nalegać. No. Okej. Masz Wendy nóż? Mam dwa. To idę z Nikitą. To ci mogę dać jeden. Poprosiłbym. To daję mu jeden nóż. Ładny. Skąd masz? Od jednego starego znajomego. Przywiózł z Włoch. Burżuj jebany. Był spokrewnionym. No tak, chyba dużo można się dorobić na tym wszystkim, nieprawdaż? Masz w końcu sporo czasu. Ja się dziwię, że... Ile już jesteś spokrewnioną? Coś koło 3 miesięcy. I dorobiłaś się dopiero teraz? Szukałam sposobu na zarobek, po pierwsze legalnie, po drugie myślałam, że uda mi się wrócić. Wrócić gdzie? Do bycia człowiekiem. Nie. Nie, nie. Znaczy, nie wiem, może. Szukałam sposobu z Mikołajem, właśnie dlatego znaleźliśmy go wtedy w tamtym stanie. Nie wyszło mu. Nie, moja braja zajmowała się alchemią i ona twierdziła, że to raczej niemożliwe. Ale raczej. Wiele spokrewnionych tak twierdzi, nie ukrywam. Wiesz, przez bardzo długi czas, można powiedzieć, błąkałam się bez żadnej strony. Nie byłam ani w Anarchach, ani w Camarilli. To też utrudniało zarobek. No i nie wiedziałam nawet, czy będę żyć, więc... To jest dziwne tutaj. Jakby ja we Wrocławiu nie było, że musisz być tu, ani tu. Po prostu sobie byłeś. No ewentualnie obskoczyłeś w pierdol, jak zaszedłeś tam, gdzie nie trzeba. No i niestety mi się tak przydarzyło i musiałem wpieprzyć tutaj. Znaczy nie zrozum mnie źle. Tu w Warszawie też możesz być bez strony, ale... Będzie ci ciężko bez sojuszników. Jak widzisz, nadchodzi inkwizycja. Zaraz będą jeszcze ktoś inny. Swabat. Quajin. Kurwa, myślałem, że się odprężę w tej waszej Warszawie. Widzę, że więcej problemów tu jest niż u mnie. Trochę tak jest. Ja miałem jednego skurwiela, co się na mnie uczepił, a tu mamy kurwa inkwizycję, mamy swabat, mamy jakiś kurwa Quajin Jin ze Star Warsów. Nie, co jeszcze? Dobrze, Salvi i Nikita, wyjdziecie, tak? Tak. Dobrze. Wchodzicie do środka. Widzicie... Nikita, ty poznałeś Brutusa i Salvi też również, prawda? Mhm. Tak, poznaliśmy go przy odbiorze gitary. O, siema, co wy tu robicie? Cześć. Siema, przyszliśmy... Postrzelać pitbola? A w sumie ja bym z chęcią. Może kiedy indziej. Kurwa, to dawaj. Słuchaj, jak to się robi, pokaż. Jak macie czas, to możemy. No właśnie, i tak i się tego patrzę nie na Nikitę. Robić. Nie mamy zbytnio... Już i tak dzisiaj nie zdążymy z tym, co mieliśmy zrobić. Dążymy, jest dopiero 3:00. Mamy czas do 5:00. Co najmniej. To co wam trzeba, chłopaki? Słuchaj, on by chciał jakąś broń dla siebie załatwić, no. Tak, tylko... Spoko, kurwa. Co byś chciał? Długa, krótka? Sportowa? Coś granaty. Na spokrewnionych. O, granaty masz? Kurwa, a ja nie mam? Nie mam wszystko, co możesz chcieć, kurwa, no. Nie, talkomaty. Słuchaj, piły, nie wiem, to... Saperki, termosy, noże... Multitule, latarki, no nie wiem, no kurwa wszystko, lornetkę, noktowizory. O, kurwa, to, ale to nas nie działa, to chujowe. Tylko na ludzi, nie? Co? Co? Czemu noktowizja miałaby nie działać?
Nie wiem, coś nie działa na ciepło jakoś? Kurwa, nie znam się na tym. Nie, to termowizja. Kurwa, to termowizja, gościu. A, kurwa. Nie, no, to termowizja chujowa. Nie, to fakt. Nie, można się czasem popierdolić, spoko. To co ty chcesz? Salwi, nie? Tak, to ja. Miło mi. Tak, dobra, no, co tam? Coś na spokrewnionych, nie wiem, co polecasz. Kurwa, co polecam na spokrewnionych? Nie wiem, na przykład jebać ich. Łatwo powiedzieć. Nie mam, kurwa, nie wiem, pistoletów na słońce. To byłoby najlepsze, ale patent dziwny. My tam ognia też nie mam, za ciężko sprowadzić, tylko w USA mają. A srebrna kula? Nie wiem, ile ci to powie, to kurwa jedziemy srebrne do... Srebrne kule! Nie wiem, ile ci to mówi, ale jedziemy do kobyłki, kurwa. No i dzisiaj się z sabatem napierdalać. Dobrze, wpakujcie parę kulek ode mnie. To macie ode mnie, wiecie, przecenę. No, 10%. A słuchaj, jakieś, nie wiem, kurwa, na filmach się widać jakieś granaty zapalające czy coś. Bo ja, nie. Co, że mołotowy takie? Nie, no to mołotowy to jakieś takie prymitywne, nie? Nie, no, tak. Mu chyba bardziej o termit chodzi. Kurwa, za ciężko sprowadzić. Dobra. Ale słuchaj, dronów też nie mam, które zrzucają napalm. Słuchaj, a bombę atomową? Myślałem, że z Wietnamu może coś zostało jeszcze. Kurwa, tam w Rosji kiedyś chcieli odpalić, a to inna historia. No to co, Salvi? Kurwa, no rozejrzyj się, zobacz. Mam jeszcze w kontenerach, jeżeli chcesz, to możemy przejść się z lotareczką. Okej, co widzę na tych ścianach? Jakby wszystko, co mogę sobie wymarzyć? Mniej więcej tak. Powiedz mi tylko, jaki typ broni? Chciałbym automatyczną strzelbę, shotguna. Na amunicję 12G. Normalną amunicję, tą taką kuleczki małe po prostu. Czy mam podać jakiś model, który by mnie interesował? Nie ma shotgunów. No. To jest to, czego akurat nie mam. Kur. Najlepsze, co by zadziałało, akurat nie ma. Są wszystkie Beretty, Akacze. Inne pistolety, rewolwery. AR-15, M4. Słuchaj, Salvi, weź się rewolwer z granatnikiem, stary. Kabareciarz. Nie to, że cię bejtuję. Słuchaj, Brutus, Wendy by mnie nie wybaczyła, gdybym nie spytał. No. Masz jakieś wytrychy tutaj, albo jakieś takie narzędzia wielofunkcyjne? No mam multitule i wytrychy. No to słuchaj, to nie wiem, po ile to chodzi, ale jakoś tam sporo, żeby... Sejfy też mam, tarcze, torby, okulary, no, różne rzeczy. A co, a po ile ten noktowizor cały? A, to cię zainteresowało. No. Noktowizor, mój drogi. Druga sprawa. No, tam odjąć mogę, no, 3000. To i tak. No to może się kiedyś, jak będę potrzebował, bardziej zdecyduję. Ale warto wiedzieć. M4? Ale tak nie chcę tutaj przychodzić do ciebie i traktować cię jak sklepikarza, nie? Nie, spoko. Opowiadaj, jak tu się w ogóle trzymasz w tym miejscu? Wygląda, że to jest miejsce, które lubisz. No. Ty, Salvi, zobacz na to. Diamond's Back. Te, co w NATO używają. Dobry karabin. Diamond's Back, M4 w sumie. Ze Stanów. Podstawowy model. Mógłbyś mi dorzucić jakiś kolimator na górę? Ta, normalnie. Dobra, a tłumik? Dałoby się też u ciebie wziąć. Ale z takich, kurwa, jednak w granicy rozsądku. Tłumik? Co ci da tłumik? Zresztą, chwilę. Nie mów mi, że jesteś takim, kurwa, debilem, żeby wziąć karabin w wartym mieście zacząć strzelać. Nie. To jest Polska, nie Stany. Jedziemy na wieś. Taką bardzo zadupkę. Jak? Powiedzieliście, że jedziecie do Kobyłki. To jest normalne miasto, wiesz o tym? Kurwa, serio? No tak, no. To ja myślałem, że to jest gdzieś za miastem chwilę. Znaczy jest za miastem, tak, kurwa, no. Na wschodnią północ od Wawy. No ale tam, no stary, no kurwa, tam jest dużo ludzi. Okej. Okay. Dobra, to zrezygnujmy z siarki. Masz noże?
No mam. Dobra. To myślę, że dwa starczą. Tylko... Noże jak... używane przez spokrewnionych. Co, kurwa, nie macie dyscyplin, czy jak? Nie to, żebym narzekał, bo w sumie, no interes. No słuchaj, kurwa. Mam tego. Noże Bowiego. Jakbyś chciał. Powinien być na tyle długi, żeby przebić serce. No, cyknie. Przebić serce. Ale jak przebijesz serce, to musisz dokończyć swoją robotę. Kołki jest znacznie lepsza robota. Tańsza w produkcji. Bardziej dostępna. Mam. No. Drewniane czy metalowe? Hej, metalowe. Prowadzę. Bierzemy, Nikita. Jasne, kurde, to jest dobry towar. To co wy chcecie? Bo ja tu tyle pomysłów słyszę. Dobra. Słuchaj, masz taki wybór, że nam trudno się zdecydować. To jest po prostu twoja zasługa, nie? Spoko, spoko. Czasem wypada się przyjść, rozejrzeć. Na pewno weźmiemy z 6 kołków. 6 kołków? 6 kołków? 4, wystarczy na po jedno. No to 4. 4 kołki, metalowe. Tak. I no. Coś do odcinania głów, nie wiem, masz siekierkę bojową, tomahawki. Tomahawki? Co my, kurwa, na prairie jesteśmy? No, są bojowe tomahawki. Nie, nie. Czekaj, sprawdzę. No mam... Mam piły bardziej. Czekaj, sprawdzę, kurwa. No nie, no jeden typ mi został. No to taki typ, w sumie tomahawk. Ten, kurwa, toporek... Gerber Hatchet. No, taki o. Tyknie. Pokazuje ci taką właśnie, no właśnie taki tomahawk, taką siekierkę małą, naprawdę z uchwytem czarno-zielonym. Czyli co, 4 kołki, chcesz tą siekierkę i co ty chcesz jeszcze? Może tarczę jakąś do tego? Nie, dzięki, nie bawię się w obronę. Flashbangi masz? Światło na nas niedobrze działa, więc na nich też. Nie sądzę, żeby to tak działało, kolego. Każde... No, raczej mamy wrażliwe oczy na światło. Tak, ale na inne światło, na słoneczne. Mhm. Nie wiem, no kurwa, mam gazy pieprzowe, pałki teleskopowe. Flashbangów nie bardzo. No to co? Mówiliście coś o tych, o multitoolach i tych. Tam, po ile chodzą te multitoole? Nieważne, dobra, stać mi. 6 tych multituli, 10 wytrychów. Wow. No. Chwilę, Nikita, daj mi to podliczyć. Jasne. No dobra, takie lepsze te multitoole, czy takie w miarę? Słuchaj, full wypasku. Znaczy może nie full, ale takie lepsiejsze, no. Czyli mówisz, że ile tych multituli? 6? Kurwa, nie wiem, 4. 4, dobra, już cały czas mi się zmienia. 4 razy kołki, 4 razy multitule. Ile tych chciałeś wytrychów? 10 ich. O kurwa. Dobra. Fort Knox normalnie. W sumie dorzuć jeden nóż. Ja sobie dla siebie wezmę. Jaki nóż chcesz mieć? Ale składany, sprężynowy, czy taki o myśliwski, czy co? Myśliwski, co myśliwski. Dobra. Dobra, i co ten tomahawk? Słuchaj, a te wytrychy to w jakimś zestawie? Co? Jak to w zestawie? No nie wiem, zestaw wytrychów, nie wiem, jak to się mówi na to. Nikita, czy ty wiesz, co to jest w ogóle, co to są wytrychy? Tylko o tym, że Wendy kiedyś o tym powiedziała. Bo ja wiem. To zobacz. Otwiera taki... takie pudełeczko jakby na suwak i pokazuje ci takie... Jak patrzysz, takie metalowe... Jak masz klucze krzyżakowe, nie? Nie, przepraszam, nie krzyżakowe, tylko ampułowe. Wiesz, co to jest? Takie... Tak. To tam są takie, zamiast tego, to są takie końcówki z różnymi, jakby powiedzieć, kształtami. No, to takich 10. Dobra. Ten tomahawk też? Tak.
A do tego nożu myśliwskiego dorzucasz jakąś pochwę, czy bez? No dobra, no. Mogę podliczyć, no. Okej. Okay. Co, żadnej broni takiej normalnej? No, na spokrewnionych chyba się nie przyda. Nie jest zła. Dżberetę jakąś może, coś? Zgłoszę się później może. A, bo mam fajne czeskie gloki. Czeskie? Hmm? Myślałem, że Austriacy tylko je robią. Nie, ten z Czech. Czeskie są lepsze. Nie. No to moja opinia. Dobra. Czyli to co, wszystko? Tak. Dobra. To będzie 20 tysięcy. Dobra. A za te multitule i wytrychy to ile było? Dobra, nieważne. Chuj, nieważne. Zaczynasz tam grzewać, kurna. 20 tysięcy. Nikito, ty uważasz, że ty masz 20 tysięcy tylnie kieszeni spodni? Nie, oczywiście, że nie. Po prostu staram się zobaczyć, ile mam teraz przy sobie. I to jest bardzo dobre pytanie, okazuje się. Czy masz informację o tym, ile masz pieniędzy przy sobie? Z tego, co wiem, większość pieniędzy zostawiłeś. U tego. Amadeusza, tak? To prawda, ale wziął ze sobą... 20 tysięcy? Zostawiliśmy u Amadeusza, a nie w końcu jak drugi raz do niego pojechaliśmy, to nie wzięliśmy. To mieliście wziąć wszystko, Nikita, tak. Nikita wziął ze sobą 40 tysięcy za pierwszym razem. Gdzie je schował, to jest pytanie. To dobre pytanie. Dobre tego pytanie. Już nie wiem. Czyli zostało w rezydencji? No jakaś część tutaj nie mogłem wziąć do spakowania w jakieś rolniki, czy rulony, czy coś takiego. Gdzie byś te rulony trzymał, to jest pytanie. No jak nie mam tego stroju, to mój płaszcz, który mam na zimę. Mam bardzo grube kieszenie, zwłaszcza te wewnętrzne. Czyli w każdej kieszeni musiałbyś mieć rulony tej grubości. Po 100 zł, jak one były wydawane po 100 zł, po 10 banknotów na 1000 zł, nie uważam, że to jakoś tak super grubo wychodzi. No, no to jest 200 banknotów łącznie. 200 tych plików po 10 tych. Dobrze, żeby wyklarować tą sytuację, która zaczyna być dosyć chaotyczna, powiem jedno. Zostawiłeś praktycznie wszystko w tamtym domu. Natomiast okej, 20 tysięcy możesz mieć przy sobie. Nie więcej. Zrób sobie notkę, że wszystkie pieniądze zostawiłeś tam. Bo wychodzi z tego, że Mateusz to jeździ tirem, a nie małym samochodzikiem, bo wy macie tam ogromną gitarę w ogromnym futerale, ciężką, safe. W bagażniku coś jeszcze było, też chyba jakieś pieniądze kolejne. No właśnie, kurwa, czy w moim bagażniku były jakieś pieniądze? Moje są w wannie. Twoje są w wannie, to twoje fakt. Twoje są w wannie, ale trochę pieniędzy Nikity było w bagażniku, bo jechaliśmy do domu. I wydaje no ale się, że... kurwa, samochód. No i tam je zostawiłem wtedy. Dobra, to załóżmy, że wszystkie twoje pieniądze są w bagażniku. Na które Mateusz postawił safe. Słuchaj. A gdzie są pieniądze Wendy za to? Pieniądze Wendy? Mhm. Jej część dalej została, ona nie miała już miejsca, żeby je odebrać nawet. A ile ma przy sobie? Przy sobie ma 19 200. Tylko, że ja mam torbę. Okej. Okay. No. Ja wiem, że masz torbę. No tak, i część swoich pieniędzy jeszcze wydałam na zakupy. Jasne. Nikita, ty ile miałeś łącznie pieniędzy? 70? 60 by mu zostało. No. Dobrze. Tak, no. No to co, Nikita? Bierzesz wszystko? Biorę. Skoczę do samochodu po kasę i ci jasne, już ten... Jasne, jasne. Staniesz tutaj.
Tak, zostanę tutaj, żeby nie było, że twoje pieniądze. No jakbyście chcieli, kurwa, kiedyś przyjść postrzelać, popróbować parę broni? To właśnie ja chętnie, myślałem, że dzisiaj postrzelamy. No może, no. No właśnie nie możemy, niestety. Może jak wrócimy, Nikita. No jak wrócimy, też Lulu. Wracam do samochodu. Klepię tak w górę samochodu. Otwórz bagażnik. A? Bagażnik. Otwórz bagażnik. Po chuj ci bagażnik. Po kasę. Człowieku, tam jest gitara, tam jest kurwa sejf. Jak ty chcesz? Nie, ja mam gitarę tu. A, no tu. Dobra, kurwa, siłuj się, otwieram o ten bagażnik. Znaczy, naciśnij se. Hej, no nie wiedziałem. Samochód nie wyglądał jak jakiś z guzikiem. Naciskam. I pociągnij. I ciągnę. Jak patrzę na ten sejf, czy byłbym w stanie go samemu wynieść, jakby wyciągnąć z samochodu, nie wysilając się, jakby nie... Zważając na to, że twoja podstawowa siła to jest 2, to nie. Moja odpowiedź brzmi. Chciałbym... Siła plus atletyka. Chciałem więc aktywować waleczność. Żeby po prostu nie zrobić powtórki w wypadku z lodówką. Sprawdź zatem swój głód. Nie wzrasta. Dobrze. Daję 3 kości do rzutu, jeśli mi rzucą. Dobrze. To poproszę. Okej. To tylko formalność, ale... To są... Nikito, zatem to będzie 3 sukcesy. W porządku, ale no, safe jest ciężki. No, jesteś w stanie spokojnie go odstawić, wziąć wystarczającą ilość pieniędzy, zapłacić. Brutus daje wam ogromną siatę, taką płócienną na to wszystko, żebyście mogli sobie przenieść. Wracacie do samochodu. No tak. I znowu trzeba wsadzić safe z powrotem, ale macie tyle tych rzeczy, że 10 opakowań wytrychów. No taki stosik, jakbyś taki, wiesz, stosik książek wziął ze sobą. Dla ciebie, Wendy. W końcu! Ja pierdolę, czy ja naprawdę mam kupić kurwa minivana do waszych kurwa zakupu i wszystkiego, co wolicie? Mówiłeś, że chcesz nowy samochód. To wyszło 20 tysięcy wszystko? To jest nielegalne. Dobra, kurwa, zrzucę noktowizor. Dobra, dzięki. Epick. Dobrze, zatem... W całej tej torbie wszystkiego, co mieliście, wyszło na to, że macie tak. 10 wytrychów, 4 razy multitule, tomahawk, 4 kołki stalowe, nóż bojowy, no i zauważyłeś, że tam w gratisie Brutus dorzucił ci noktowizor. Tylko tak w ręku. Coś czuję, że w innym świecie by mi się bardzo przydał. Oddam ci połowę, jakby co. Jak skończymy, nie martw się. Dobra. Ale te multitule, tak jeszcze powiem wam dla tych, którzy mogą nie wiedzieć, to jest po prostu, jak macie... To jest taki zajebisty scyzoryk. To są takie kombinerki. To jak kombinerki, o właśnie tego słowa szukałem. Jak kombinerki, tylko że możesz wysunąć z każdy rodzaj jakichś takich małych ostrzy, jakichś takich pasujących do tego, do tamtego. No wszystko w tym jest. Jakichś śrubokrętów, coś takiego, nie? Tak. Szwedzki scyzoryk. No. Tylko, że lepszy jeszcze nawet. Tylko narzędzia. No. Korkociąg, otwierasz do butelek. Bardziej taki... No tak, właściwie tak. Ale bardzo dobrej jakości. No, Wendy, proszę. To dla ciebie. W końcu. Dziękuję. To jest dziwna sprawa. Praktycznie czuję się, jakbym słyszał twoje głosy, po prostu mówiące o tym, żebym kupił te rzeczy. Wysyłałam ci wibracje z kosmosu. No, to dobre. Widzicie? Umiem się rozmawiać, ale teleportować też umiem. No dobra, to wszyscy gotowi jesteśmy. To możliwe, bo teleportowałeś. Nie wiem, jeśli zrobiliście zakupy, to chyba tak.
Nie robimy tego dzisiaj już, prawda? A która jest godzina? No, moglibyście mnie w sumie odbić. No właśnie, która jest godzina? Która jest godzina? 3:50. No dobra, to rzeczywiście. Dobra, to co, spotykamy się jutro pod domem Mateusza? Gdzie wy w ogóle zamierzacie spać? Tak czy na Wendy i na Nikitę? No, kupili sobie dom. Mam was tam odwieźć? Prawda, jakby... To, Salvi, mogłem tutaj zostać i postrzelać z Brutusem. Teraz on myśli, że po prostu jesteśmy gburami i przychodzimy do niego tylko po biznesie. Dobrze, to ty idź sobie postrzelać. Ja muszę gdzieś odstawić gitarę. No, idziemy do naszego domu z powrotem. Nie chcę, ale nie mam chyba wyjścia. Nie, masz wyjście, to nie jest mnie tak, Mateusz, że... jakbyś mógł to odwieźć pod ten sex shop, gdzie się spotyka. No dobra. To zawożę najpierw Salwiego pod ten sex shop, a Nikita i Wendy... Ja chyba nawet nie zdążę ich odwieźć do tego domu, nie? Bo to jest daleko chyba. Będzie ryzykowno. Najlepiej z tej pozycji wam wychodzi jechać do tamtego domu. Bez blisko. W sensie, chcecie wszystkim, czy... Mhm. Do tego nawiedzonego? Mhm. To jedźmy. Myślałem, że się przebiorę. Szansa, że się nie wyrobicie po prostu. Dobra, przenocujemy was, mamy na tyle pokoi, nie martwcie się. Ja, że będzie spał z zapaloną lampką. Ja trochę nie chcę spać sama w pokoju. No to... To... Kogo Mikołaj najmniej jest szansa, że zabije? Z naszej trójki. Nie wiem, potrafi wybuchać głowy. Chyba każdego. Ale ze względu na polubienie danej osoby. No, Nikitę zna najbardziej, więc... To nie zawsze jest plusem. Nie, raczej... Słuchaj, a co... Ty nie wiem. Nie, przy otwartych drzwiach, a ja będę na progu. Czekaj, możemy spać wszyscy w jednym pokoju. No właśnie. Macie duży salon niby. Dobra. Tylko w salonie trzeba by było się bardzo zająć oknami. Nie, w salonie. Weźmy po prostu jakiś pokój w łóżku. Weźmy po prostu jakiś pokój. Weźmy pokój jakiś jeden. Okay. Śpijmy w nim wszyscy. Tak. Wszystkich nas nie wsadzą do pieca. Miałem nadzieję, że się przebiorę. U Brutusa też były ubrania, jeżeli jesteście ciekawi, i materiały ogólnie. No ja mam swoje, dlatego chciałem do domu wrócić, ale już. Tylko informuję, co jeszcze było tam na wystawach tym wszystkim. Dobra, ja jadę po prostu tam do... Ruszamy w stronę tego domu. Ja mam klucze, jak coś. Do domu? No a gdzie? No ale ty masz... Myślałem, że Wendy ma klucze do swojego domu. Nie, nie oddał mi ich. Nie, bo to ja zamykałem. Okej. Okay. Słuchaj, Wendy. A co ty na to, żebyś po prostu zagrała? W tym domu. To może jakiś się duchom spodoba i dostaną spokój, ten swój spokój ducha. Ale nie. Przypomnę ci, że nie ma wzmacniacza, Wendy. To prawda, nie mam wzmacniacza. Znaczy mogę zagrać bez wzmacniacza, ale to będzie głupie. To nie będzie brzmiało ani dobrze, ani jakkolwiek w ogóle. Zależy. Czy ty mówisz, że Wendy by kiedyś... Nie, mówię po prostu, że bez wzmacniacza gitara elektryczna nie brzmi dobrze. Zależy. Dla czyich uszu? Sugerujesz, że Wendy zagrałaby kiedyś niedobrze? Sugeruję tobie się zamknąć. Jestem już zmęczony tą dzisiejszym dniem, ja pierdolę. Macie tyle pakunków, że faktycznie auto ciężej skręca? Trzeba to będzie u was rozpakować. Każdy weźmie swoje i nie będzie trzeba tego wozić. Po jakimś czasie, gdzie gdzieś tam pomarańczowa plamka zaczyna się bardzo powoli w ogromnej odległości pojawiać, dojeżdżacie pod dom.
Ja biorę po prostu najwięcej rzeczy, jak mogę. Wezmę, bo waleczność nie działa jeszcze, już, nie, prawda? Nie, nie. Ja biorę gitarę. Ja pomagam Nikicie z tymi wszystkimi tobołami. Mm. Po prostu gdzieś tam pewnie kładziemy to w salonie, nie? Mm, ale co składziecie w salonie? Wszystko? Łącznie z sejfem? Czy sejf zostaje w środku? Nie, sejf zostaje. Dobrze. Zostaje. Dobra, no to tutaj głównie trzeba Wendy pomóc z przeniesieniem trochę tej gitary. No wiadomo, tych wszystkich narzędzi, no bo to trochę to ciężkie. Dom wydaje się być jak najbardziej spokojny. Nic się nie dzieje. Dobra, kurwa, no ruchy, bo jeszcze na słońce zostanie. No, znajdźmy ten jeden pokój. Ja staram się znaleźć jakąś sypialnię, gdzie jest najmniejsze okno. Albo nawet nie ma. Już wątpię, żeby taka była. Nie, nie ma takiej sypialni. Tak został zbudowany ten dom, że okna są długie i pociągłe. Myślałem, że pomieszczenie, gdzie na pewno nie ma okien, jest piwnica. Zgadza się. Albo toaleta. W toalecie jest okno. Kurwa. Czy są zasłonki, rolety, coś w tym stylu? Są zasłonki białe. A, świetnie. Bardzo nasłonecznione mieszkanie, jeżeli mam być szczery. Zajebiście. Moje ulubione. To co, Mateusz, idziemy spać w tym pokoju kultowym? Zwariowałeś. Nikt tam nie będzie spać. Tylko żartuję. Sprawdzę, ile mamy czasu. Jaka jest godzina? Daj mi sekundę sprawdzić. Okej. Macie 30 minut do wschodu słońca. Takiego prawdziwego, no ale wiadomo, że w waszym przypadku to wszystko może zacząć się szybciej. Okej. Mamy jakieś 15 minut bezpieczeństwa, powiedziałbym, więc albo znajdziemy pokój, w którym w 15 minut jakoś zakryjemy okno, albo idziemy spać do piwnicy. No, jak widziałem, to wszystkie okna są kurwa ogromne, więc... Szukam czegoś, czym mogłabym jakby zabezpieczyć jeden z pokoi. Czym? Dobre pytanie. Czy nie, na łóżkach jest jakaś pościel? Gruba? Jest. Biała. Jak ja nienawidzę białego koloru. Zapraszam do piwnicy. W czystej teorii moglibyście przesunąć regały, czy tam szafki, tak, żeby zasłonić okno w jednej dużej sypialni, natomiast u samej góry będzie padało słońce, to tam dałoby się nie napchać właśnie jakiegoś materiału, żeby być bezpiecznym. Czyli mamy na to czas? Myślę, że tak. To tak zrobimy. Tak zrobimy. Tak, dobra, no to zrobimy, tak. Zatem zabezpieczyliście to w tym pokoju. No łóżko jest na dwuosobowe, na samym dole. Jakby na ziemi jest oczywiście dywan. Całkiem miziaty i niezły. Ja otworzę ten regał i sprawdzę, czy jest w nim pościel i takie rzeczy. W środku regału znajdujesz wieszaki. Zamykam regał. Świetnie. Ja w międzyczasie piszę do Mikołaja. Mój nowy dom jest nawiedzony, smutna buźka. Ja widzę, że napisze do Mikołaja, napisz mu raczej, że będzie zmuszona spać, skoro iść nas w łóżku. Jezu, nie, może lepiej tego nie pisz. A pucham? A my we trójkę mam na podłodze spać? Tak, a ja z gitarą. Przyjmij chociaż kogoś do łóżka. Okej, kto pierwszy, ten lepszy. Kakuje, kurwa, miękkie łóżko, tak, ja pierdolę. No dobra, to ja się kładę na miziatym dywanie. Dobrze. Jest, drugi. Czy Wendy, ty zostawiasz wszystkie pieniądze tutaj? Mhm. Dobrze, pamiętaj o tym. Zamknęliśmy dom. A ktoś mówił, że zamknęliście? Dobra. Biegnij! Szybko idę zamknąć dom. Już tam widzisz, wiesz, takie malutkie promyki światła przedzierające się przez główny salon. No. Narzucam koszulę na głowę i idę. Mhm. Szybko zamykam i wracam. Zamykasz, wiesz, tutaj się przekręca. Okay. Od wewnątrz, więc w porządku. Mieszkanie wydaje się po tym, jak mieliście tą pierwszą wizytę i teraz opuścił ten dziwny jegomość. Rozglądasz się jeszcze tak
kątem oka patrzysz po salonie i widzisz meble i nic więcej. Wszystko w normie. No dobra, no to pędzę szybko do tego pokoju. I też się zastanawiam się zakluczyć, czy da się zakluczyć drzwi od pokoju? Właściwie to tak. Zakluczyć drzwi? Czy zostawić otwarte? A spodziewasz się gości? Zamknij, nie wiem. Zamknij. Dobra, to zamykam klucz, ale zostawiam go w drzwiach. Oczywiście po tym, jak już do niego wszedłem, nie? Idę do łóżka, niech Wendy weźmie tą kołdrę i tą swoją gitarę, ja po prostu leżę na tym łóżku bez kołdry. Poprosiłbym was absolutnie wszystkich o rzut na opanowanie oraz intuicję. O kurde. Lepiej być nie mogło. Opanowanie, intuicja? Raz, dwa. 0 sukcesów. 8 sukcesów. Przerzucę. 2 kości. Nie wiadomo, czy lepiej mieć sukces, czy nie. Nie mów. 2 tak. Sukcesy. O panie, złoty. 5 sukcesów. 4 sukcesy. Nie straszne wam duchy. Więc ten odpoczynek przebiega jak najbardziej spokojnie. Na tym zakończymy dzisiejszą sesję. Moi drodzy, tyle doświadczeń, tyle stylów życia, nie sposób ich zliczyć. Spokrewnionych nie jest tak ogromna ilość w Warszawie, jak się zdaje. Po prostu trzeba wiedzieć, jak się do kogoś połączyć. Trzeba znaleźć sposób, by dotrzeć. Dzisiaj poznaliście Dona z Toreadorów. A następnej nocy kto wie kogo. Bo na horyzoncie są różne perspektywy. Dzisiejsza noc była jedną z najdziwniejszych, jakie mieliście. Pomimo, iż bardzo ludzka, to jednak wasze pierwotne instynkty wampirów dały się we znaki. 4 kompulsje. Niemniej jednak to, co przed wami, to brutalność. To sposób, którego się na ogół baliście, że tak się sprawy potoczą. Czy będziecie właściwie musieli zabić? Nie wiem. Ale wiem jedno. Możemy się tego dowiedzieć na następnej sesji. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Dziękuję bardzo za odgrywanie. My dziękujemy. Dziękuję. Za prowadzenie. Dokładnie. Bye bye. Pa. Dobranoc.